Dzień dobry, ja nazywam się Adam Borodo, pracuję na Uniwersytecie, na Uniwersytecie Gdańskim, Wydziale Ekonomicznym w Katedrze Transportu i Handlu Morskiego w Zakładzie Gospodarki Elektronicznej. Chciałem, żebyśmy dzisiaj w tym krótkim webinarium porozmawiali trochę na temat tego, dlaczego e-commerce jest ważny dla logistyki, jeżeli chodzi o małe przesyłki, albo dlaczego e-commerce nie może istnieć bez logistyki i transportu. Czy spedycji, co jest bardzo istotne. Oczywiście, w, w, w ramach i w, w ramach tematów naszej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej mówimy bardzo szeroko na temat e, transportu, spedycji, logistyki. Tak? Macie Państwo bardzo dużo wiedzę, ale ja bym chciał się skupić na tych takich małych, ale bardzo istotnych elementach, jak mediach społecznościowych, jako ten element, który bardzo rośnie w społeczeństwach, wszystkich społeczeństwach, tak naprawdę i tego miejsca, z którego szybko czerpiemy. Niezbędne informacje oraz e-commerce, jako tego elementu, który będzie łączył transport, który będzie łączył media społecznościowe, będzie próbował łączyć też sprzedaż danego produktu. Krótko, może na samym początku, czym jest tak naprawdę logistyka dla e-commerce, bo tak naprawdę ona jest i ona przeżywała. I logistyka, i sam e-commerce przeżywa rozkwit w momencie rozwoju i w dobie rozwoju handlu elektronicznego rosnąca ilość sklepów. Zwiększone zapotrzebowanie na najróżniejsze procesy otwierało możliwości otwiera możliwości wciąż i będzie otwierać i w tym otwierało w 2023 i będzie otwierało w nowym 2024 roku wiele usług dla e-commerce. I teraz logistyka e-commerce odpowiada za realizację zamówień, które składane są przez takich małych, małych klientów, którzy zakupują coś w internecie. No i Zazwyczaj jeżeli kupujemy coś w internecie, no to naszą pierwszą e, naszym pierwszą chęcią jest to, że jeżeli kupiliśmy dany produkt, to bardzo chcielibyśmy, żeby ten produkt od razu, natychmiast znalazł się u nas. E, ja mówię za siebie, bo ja często, jeżeli robię jakieś zakupy w internecie, to bardzo, bardzo mi się to podoba i bardzo chciałbym to kupić. I oczywiście każdy może powiedzieć, że jeżeli chcemy kupić dany produkt, to możemy pójść do sklepu, gdzie ten produkt się znajduje, możemy go wziąć z półki i mieć go od razu w rękach. Ale tak naprawdę, kiedy kupujemy poprzez e-commerce, poprzez rynek handlu elektronicznego, czyli w tym naszym e-commerce, to tak naprawdę my ten produkt no szukamy po to, żeby był tańszy, możemy go też obejrzeć, możemy też przeszukać wiele informacji, jak przeszukamy, to zakupujemy ten produkt i chcemy ten produkt bardzo szybko, bardzo szybko otrzymać. No ale żeby go otrzymać, najpierw musimy, że tak powiem, przejść przez kilka konkretnych elementów, o których nie będę mówił, bo ta wiedza na pewno jest Wam już znana całkowicie. Jak to się bierze, chciałem tylko powiedzieć, dlaczego rośnie, dlaczego logistyka jest istotna w e-commerce albo e-commerce... Powinien i bardzo polega na logistyce, transporcie oraz spedycji. Ale składamy zamówienie w sklepie internetowym i mamy takie poszczególne etapy, dzięki którym, że tak powiem, ten nasz produkt będzie przechodził przez ten etap i e commerce przez ten procesu od momentu wejścia na stronę zakupu danego produktu do momentu otrzymania tego produktu. Czyli, że ktoś puka do naszych drzwi i my ten produkt automatycznie otrzymujemy. tak? Czyli mamy przejęcie dostawy od producenta, kompletację zamówienia, pakowanie, wysyłkę oraz dostarczenie paczki do klienta końcowego. I tak naprawdę my, jako zwykły użytkownik Wy, jako doświadczone osoby, nasi rodzice, którzy, dla których część tego internetu może być nowością, chociaż on już i tak jest bardzo, w, on jest tak bardzo spięty w to życie nasze, takie codzienne, że ten internet nie jest pewną nowością, ale jeżeli już wchodzimy, przeklikujemy ten produkt, to uważamy, że kupiliśmy on, powinien być, tak? ale za tym jest wiele różnych procesów, które się pojawiają. Niezawodnym elementem zakupu w e-commerce jest oczywiście zwrot i reklamacja czyli kupujemy produkt, jesteśmy zadowoleni. Tak powinno być ogólnie. Ten produkt powinien u nas zostawać, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o nas jako klienta, możemy być niezadowoleni. jeśli ten produkt nie spełnia naszych oczekiwań, to od razu będziemy, będziemy chcieli go oczywiście zwrócić. I tutaj. <laughs> Postawimy taką e, kreskę, jeżeli chodzi o sam element, e, czym jest logistyka w e-commerce, a przejdziemy sobie może troszeczkę przez rolę e-commerce jako tego elementu głównego w branży, w branży logistycznej. E, ja bym chciał tylko pokazać, jak. Rośnie albo jak rosło zapotrzebowanie, jak rośnie w tym końcowym okresie 2023 roku zapotrzebowanie na logistykę w e-commerce, no, która wynika bezpośrednio z tego, że oszczędzając czas, siadamy w domu dość zabiegani i zaczynamy kupować. Oczywiście nie robimy tego przemyślania, bo część naszych zakupów wynikających z zakupów w internecie jest tak naprawdę chy, impulsowa, czyli my poprzez impuls, zobaczenie pewnej reklamy gdzieś tam albo po prostu coś, co za nami chodziło, klikamy kup i potem będziemy się martwić, co się z tym dzieje. Tak I chciałbym, żebyśmy sobie przez ten element przeszli i chciałbym, żebyśmy się skupili częściowo na samym początku tak naprawdę na platformach społecznościowych, bo jeżeli w ogóle spojrzymy sobie na użytkowników internetu, to tak naprawdę każdy użytkownik internetu no jest gotowy na podjęcie akcji dotyczącej zakupu danego produktu w e-commerce. <coughs> Zakupienie tego produktu w e-commerce Zakupienie tego produktu w e-commerce no, związane jest z tym, że widzimy dany produkt, jesteśmy użytkownikami internetu, coś nam się spodobało, wchodzimy, klikamy kup teraz. I ten produkt się pojawia. I teraz, jeżeli byśmy sobie spojrzeli na nas jako użytkowników w Polsce samego internetu, to musimy zwrócić bardzo istotną rzecz na to, że w tej chwili użytkowników internetu w Polsce na koniec 2023 roku jest około 29 milionów. Tak? Mamy 29 milionów aktywnych użytkowników internetu w Polsce. I tutaj mówimy tutaj tak naprawdę o tych osobach, które mają ten dostęp do internetu. Oczywiście ta liczba, ja mówię o tych aktywnych użytkownikach, którzy stale korzystają z tego internetu, bo poprzez dostęp do internetu i bycie na tym rynku e commerceowym rozumiemy jakikolwiek terminal, urządzenie, komórka, tablet, komputer stacjonarny lub laptop, czy inne urządzenie, telewizor i tak dalej, czy konsola do gier, w którym no, mamy ten dostęp do internetu. Tak więc no, mówimy tutaj tak naprawdę o tych najbardziej aktywnych. Użytkownikach, 30 milionów to jest mniej więcej ta liczba, o których mówimy. I skupmy się jeszcze, do, i teraz pogłębiając ten aspekt ilości i tego zasobu osób, które mogą być gotowe do podjęcia tego zakupu, to musimy spojrzeć na platformy społecznościowe. Postawię na chwilę tutaj kropkę i tylko powiem jedną rzecz, bo oczywiście. Logistyka, transport spedycja, ona jest bardzo duża i bez niej żadna gospodarka i gospodarka światowa, gospodarka globalna nie jest w stanie funkcjonować. Ale ja właśnie chciałbym, żebyśmy się skupili troszeczkę na tej wersji mikro transporcie spedycji logistyce, oczywiście w tym ujęciu globalnym na nas jako użytkownika, którzy właśnie dzięki internetowi, dzięki rynkowi e-commerce mogą z tego, z tego rodzaju branży gałęzi rynku korzystać, czyli tej spedycji logistyki czy transportu. Czołowe platformy społecznościowe, według badania Gemiusa, polskiego badania internetu, dla wirtualnych mediów na koniec listopada 2023 roku, mówimy o tym, że największa ilość użytkowników, która korzysta z mediów społecznościowych, to są użytkownicy, realni użytkownicy w granicach 25 milionów to są osoby, które korzystają z portalu społecznościowego firmy Meta Facebook. Średnio spędzając prawie 15 godzin na tym portalu. Mówimy oczywiście w ujęciu miesięcznym, tak, nie mówimy dziennie, ale to jest całkiem spora liczba. Mamy zasięg, czyli 85%. To jest zasięg, czyli ile tych treści. I ile tych realnych użytkowników, do ilu osób dochodzi rzeczywiście te wszystkie informacje, które w tamtym portalu się pojawiają? Nie tylko wiadomości sprzedażowe, bo oczywiście głównie media społecznościowe powinny być traktowane przez użytkowników jako medium do komunikacji, tak, w którym komunikujemy się z drugą osobą. Drugie miejsce Instagram z ilością 15% milionów 300 tysięcy użytkowników, 4 godziny średni czas, zasięg 48%. Trzecie miejsce to jest TikTok, 13 milionów, potem pojawia się Twitter, Platforma X, a dawny Twitter, 8 milionów, to jest godzina 7 minut, 27%. Czyli tak, jeżeli spojrzymy sobie generalnie na samą czołówkę naszych platform, to mamy Facebooka i zasięg 85%, potem pojawia się Instagram, czyli drugi produkt z tego koszyka mety, którym jest Instagram 48%, oczywiście jest też TikTok. Twitter, ten, których bardzo goni. Teraz moglibyśmy dodać to, co się pojawiło jeszcze w tym 2023 roku kończącym się pojawił się portal Threaded Stack, czyli wątkowanie pewnych wypowiedzi. Oczywiście on jest pewną odpowiedzią na zmiany, które pojawiły się na platformie dawnej Twitter obecnym X. Ale jest to portal, który zupełnie nie powinien generować żadnej sprzedaży wynikającej z samej polityki, mówiącej, że tam nie będzie reklam. Oczywiście, to co będzie robił użytkownik i w jaki sposób będzie tam moderował swoją społeczność, to od niego zależy. Pomijam ten fakt, skupmy się tak naprawdę na tych platformach. Jeżeli spojrzymy sobie na Facebooka, i tutaj może zrobimy częściowo, może nie jako jeden z jedynych wyznaczników, ale spojrzymy sobie na niego, czyli mamy no Tych 30 30 milionów realnych użytkowników, którzy korzystają z tego internetu, w tym prawie 25% 25 milionów użytkowników, to są te osoby, które korzystają z Facebooka. No, to, to jest praktycznie większość osób, która żyje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która korzysta z, która korzysta z Facebooka. No i teraz, jak ci użytkownicy. Będąc pod natłokiem tych wszystkich informacji, będą korzystali z e-commerce'u albo w jaki sposób będą korzystali z tej logistyki. Przedsiębiorcy, co jest oczywiste, wykorzystają to medium po to, żeby dostarczyć spersonalizowane reklamy i żebyśmy my, jako użytkownicy, dostawali te informacje, które są dla nas istotne. I teraz musimy przejść do tego głównego elementu, czyli jak media społecznościowe będą sprzedawać. Albo jak dzięki mediom społecznościowym nas sprzedawać, albo dokąd ci użytkownicy tych mediów społecznościowych się udają? I teraz na branży rynku e-commerce mówimy o tak zwanych marketplace'ach, czyli miejscach, w których użytkownicy mogą zakupić jakieś produkty. Jeżeli pomyślimy sobie sklep internetowy, w którym najczęściej kupuję, to oczywiście my jako użytkownicy, nie tylko wy oglądający ten webinarium, ale tak naprawdę również osoby, nasi rodzice czy inni, moglibyśmy odpowiedzieć, ha, znajdę prawdopodobnie to na Allegro. I tak też się zgadza, bo jeżeli byśmy spojrzeli sobie na znowu badanie PBE, PBI, czyli Badanie polskiego, badania internetu, Gemiusa dla wirtualnych mediów z listopada, a tak naprawdę to jest koniec października 2023 roku, znaczy początek listopada, a badanie przeprowadzone w październiku 2023 roku, to musimy zwrócić uwagę i spojrzeć na to, że na pierwszym miejscu znajduje się Allegro. Tak, jako to główna, główne medium, medium społecznościowe i marketplace, czyli sklep internetowy, z którego korzystają Polacy. Mamy prawie 19 milionów użytkowników, którzy spędzają prawie dwie godziny na tym portalu. Zasięg 63%, czyli z tej całej ilości użytkowników rzeczywiście docieramy z tą platformą. Na drugim miejscu znajduje się temu, który dość szybko wskoczył na to podium. Media Expert, co jest też nic dziwnego, w zmagającym okresie świątecznym dochodzą różne miejsca i portale. Zresztą też jak wejdziemy na Media Expert, to nie kupimy tam tylko i jedynie telewizora, komórki, konsoli, telew kuchenki, obojętnie prawie, czegokolwiek, co powinno być w sklepie RTVGD, ale tak naprawdę kupimy Lego i nawet w tej chwili. Czyli też znowu będziemy jest to traktowane jako duży sklep internetowy. M nie marketplace, bo nie firmy zewnętrzne tam sprzedają, tylko to jest sprzedawane w ramach tej dużej grupy. Na czwartym miejscu mamy AliExpress, 8 milionów realnych użytkowników, Empik i mocno w siłę rosnący w Polsce Amazon, który w tej chwili ma 6 milionów 400 tysięcy użytkowników. Vinted, Shine, Allegro lokalnie oraz Rosma. I teraz jeżeli mielibyśmy połączyć te wszystkie platformy sprzedające e-commerce w jedną całość, to powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób te przesyłki są dostarczane. I trzeba powiedzieć, że doskonale, w momencie rozwoju branży e commerceowej doskonale dostosowały się duże firmy spedycyjne, które podjęły rękawice rosnącego zapotrzebowania na zakupy w internecie, łącznie z. Dostawą danych produktów do yy, ostatecznego klienta. Tak, Mówimy tutaj w momencie, w którym kupujemy i sprzedawca, czyli albo w tym wypadku Amazon, który też jest marketplacem, czy Allegro, jako Allegro sprzedaje i wysyła swój produkt za pośrednictwem swojej własnej sieci spedycyjnej. Mówimy tutaj o paczkomatach yy, Allegro, które realizowane są przez. E, takiego, taką firmę logistyczną, e, którą jest firma UPS, tak, która dostarcza do tych paczkomatów. W tej sieci własnej można by było powiedzieć, tak? Ale wciąż nie jest to realizowane przez kurierów e, Allegro, ale jest to realizowane przez firmę UPS, która dostarcza do tych paczkomatów, z których można odebrać, o, odebrać paczkę. E, ale oczywiście, no, jeżeli mówimy o tym zakupie, no to mówimy o tej własnej sieci, ale mówimy też po prostu o wysyłce tego za pośrednictwem firm spedycyjnych, czyli dostarczenia tego produktu. Produktu. I w sklepie własnym Allegro, oczywiście jest to realizowane przez UPS, ale mamy też wewnątrz Allegro sklepy innych firm, czyli my wykorzystujemy ten Allegro jako galerię handlową, w której inni sprzedawcy będąc w tej marce Allegro jakby sprzedają swoje produkty, tak, dostają zamówienie, czyli traktujemy to jako duży system, tam pojawiają się nasze dane, wpadają te informacje i my w tym wypadku, jako przedsiębiorca, jako sprzedawcy widzimy wszystko i możemy tam kliknąć, tam wprowadzić numer i tamtędy jakby poinformować klienta i wysłać, i wysłać tą przesyłkę za pośrednictwem właśnie tej konkretnej sieci. I teraz, jeżeli mielibyśmy sobie spojrzeć na to, kto niewątpliwie odrabia najlepszą lekcję, albo patrzy, to w jaki sposób i wpisał się dobrze w te trendy rosnące na tym rynku, branży logistycznej, rynku e-commerce, to musimy sobie spojrzeć na firmę Inpost, która hmm, tak naprawdę chyba. Zdecydowanie najmocniej weszła na rynek, zaczynając od przesyłek listowych, do których doklejane były dawno blaszki. Ponieważ na rynku i istnieje, i wciąż istnieje istniał, tak jak w, na, w, w każdym kraju, tak naprawdę zawsze największym operatorem w branży logistycznej jest jakby rodzima firma, która to realizuje Poczta Polska. E, oczywiście u nas w Polsce i w, po, analogicznie w innych krajach, tak? To są firmy, które mają największe tradycje i które były najbardziej rozbudowane, bo praktycznie do każdej najmniejszej miejscowości są w stanie dostarczyć list. Pomijam fakt, który dotyczy nas jako klienta jako osoby oczekującej ten list, żeby ten list dotarł na czas, tak, na czas, kiedy chcemy, od momentu zamówienia. Pędzimy dość szybkim życiem i chcemy, żeby te przesyłki do nas szybko docierały. <laughs> Czyli mamy Pocztę Polską i w innych krajach mamy oczywiście inne firmy, które należą w pełni albo w jakiejś tam części do, do tych do danych państw, tak, ale no, są to najwięksi operatorzy logistyczni. Ale jeżeli mówimy o impoście, próbował dawno temu wpasować się w ten rynek i chciał również dostarczać listy, ale jako że na rynku dostarczanie listów do pewnej wagi było tylko jedynie zarezerwowane dla poczty polskiej, to tak naprawdę doklejali blaszki i próbowali doręczać listy. Oczywiście było wiele problemów historycznie w tej przestrzeni rozwoju tej firmy z którymi ona się borykała, brakiem dostawy, małą ilością ludzi i tak dalej, miejsc, z których można by było wygodnie odebrać tą przesyłkę, więc tutaj firma zmieniła troszeczkę politykę i sposób dostarczania tej przesyłki poprzez pewne problemy, pojawiło się na rynku coś takiego jak paczkomaty. Tak? Jak obejrzymy się wszędzie dookoła, to widzimy oczywiście paczkomat, który też jest zarezerwowaną nazwą tak naprawdę dla grupy InPost, ale to jest przez grupę InPost prowadzone, tak? czyli wielka szafa, do której podchodzimy z telefonem, w większości wypadków otwalamy aplikację i w tej aplikacji klikamy otwórz skrzynka, otwiera nam się ta skrzynka, możemy wyciągnąć może przesyłkę. Jest niewątpliwie pewien sukces tej firmy na tym rynku. Jeżeli byśmy sobie spojrzeli, to 19 grudnia Impost, 19 grudnia 2023 roku Impost podążał i dał radę tak naprawdę spełnić rosnące zapotrzebowanie na zakupy na tym rynku branży e-commerce i dostarczył najwięcej przesyłek w historii. 19 grudnia rekordowa liczba padła, tak, dzienny wolumen w tym okresie przedświątecznym obsłużył ponad 11 milionów przesyłek. Posłuchajcie no i teraz dla Was, jako osób, które budują swoją wiedzę w, w, w tej branży TSL, którzy mają już pewną wiedzę, to nie jest prawdopodobnie żadne zaskoczenie, ale zwróćcie też uwagę, że mówimy tutaj o osobach prywatnych, które rozsiane są po całym kraju, którzy dostają. Tak naprawdę czasem małe przesyłki, a nie zamawiają 20-40 stopowe kontenery, tak naprawdę. Więc to też jest pewien sukces, że firma 19 grudnia dziennie dostarczyła prawie 11 milionów przesyłek do swoich paczkomatów. Brawo za to dla tego przedsiębiorstwa, tak naprawdę, bo e, patrząc rocznie, to w 2019 roku jakby dziennie byli w stanie obsłużyć tylko 1 milion przesyłek i zwróćcie uwagę, że nie niecałe 3 lata oczywiście spowodowane też zmianami na rynku, które dotyczyły chociażby globalnej pandemii, zmieniły też podejście do TSL i do tych zakupów w e-commerce, więc firmy też musiały troszeczkę zmienić swoje, swój sposób, musiały zmienić po prostu podejście do tego, że no, klient indywidualny to też jest ten, który potrzebuje, potrzebuje dość szybko tego rozwiązania. Tak więc mamy naprawdę no, bardzo duży skok, jeżeli chodzi o przesyłki z 1 do miliona do 11 milionów, z, jednej, z 1 miliona do 11 milionów przesyłek przesłanych od 2019 do 2023, czyli mamy tutaj tak naprawdę no, 4 lata, w których no, wzrosła ilość wysłanych, przesłanych, dostarczonych przesyłek. No to jest jeden z tych operatorów, ale dlaczego zwracam na niego uwagę? Ponieważ no, zrobił to doskonale w ilości. I teraz mamy Inpost, który jest rozwinięty. Mamy też Allegro, które poprzez dużego i silnego gracza na rynku e-commerce buduje swoje paczkomaty, tak jak już mówiłem. Te dostawy realizowane są za pomocą e, firm kurierskich, firmy UPS, United Parcel Service, która tak naprawdę dostarcza to do sieci własnej e, impostu, e, te paczki. E, w tym okresie jeszcze możemy spojrzeć na, innych, na, na innych, m, inne firmy z tej branży, czyli spojrzymy sobie na przykład na DPD czy DHL, które również w różnych miastach stawiają swoje paczkomaty, do których te przesyłki mogą zostać dostarczone. Tak? No dostajemy monet o tym, że przesyłka będzie dostarczona przez kuriera, ale możemy też kliknąć ewentualnie poprosić, żeby ta przesyłka była dostarczona w innym miejscu. Jeżeli robimy te zakupy w e-commerce, Chociażby FedEx, tak? Ostatnie zakupy moje, przez internet, wiedziałem, że nie będzie mnie w domu. Kliknąłem i okazało się, że na stacji benzynowej, która jest niedaleko mojego domu, jest punkt, w którym mogę tą przesyłkę odebrać. I tak naprawdę nie siedziałem cały dzień w domu, czekając na tą przesyłkę, tylko ta przesyłka trafiła bezpośrednio, nawet z samego rana. Więc to było wygodniejsze. Mogłem, kończąc swoje obowiązki, dojechać i tą przesyłkę odebrać. Jest niewątpliwie, niewątpliwie bardzo, bardzo duży, bardzo duży sukces. Oczywiście. Jeden to jest rozwój komersu e i nasze zapotrzebowanie na przesyłki. Jedno zostało to, że tak powiem, e wzmożone poprzez media społecznościowe, ale drugie poprzez zmianę konsumpcji treści w internecie. Robimy to poprzez komórki. Tak? W tych komórkach mamy aplikacje sprzedażowe. Pojawiają się nowe platformy, jak chociażby temu, które Poprzez wykorzystanie swojej aplikacji na komórce daje dodatkowy kupon, gdzie my możemy z 75%, 75 rabatem zakupić dany produkt. Jeżeli spojrzymy sobie również na tą platformę temu, no to spójrzmy też na priorytetyzację pewnych wysyłek. Bo jeżeli wejdziemy sobie, jest to platforma oczywiście z, z rynku chińskiego, która dostarcza gdzie nie gdzie wątpliwej jakości produkty, no, ale wciąż są dostarczane i tak naprawdę zakupiny, zakupiony produkt potrafi być po pięciu dniach do nas dostarczony. Tutaj są dwa, dwie ważne rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Część produktów sprzedawana przez te platformy realizowana jest poprzez wewnętrzną sieć swoich magazynów, Wewnątrz których zlecana jest jakby wysyłka, tak? Czyli no, normalnie, jeżeli wysyłaliśmy, każdy z nas kupował na AliExpressie, myślę, że nie ma takiej osoby. Jeżeli jest, to oczywiście zwracam honor, ale jeżeli kupowaliśmy na AliExpressie odpowiednik temu, temu, jako odpowiednik AliExpress i tak dalej, tak? Te same platformy realizujące dokładnie to samo, co Allegro czy Amazon. Jeżeli kupowaliśmy, to potrafiliśmy czekać 2-3 tygodnie na daną przesyłkę, a teraz tak naprawdę przesyłki być realizowane w ciągu 5 dni. Jednak kwestia to jest to, że te duże firmy mają swoje magazyny logistyczne, w których mają część tych produktów i te produkty są tam udostępnione i one są szybko wysyłane, ale oczywiście w niektórych wypadkach wysyłane są też bezpośrednio z, z kraju sprzedawcy i tak naprawdę ten produkt jest w tej relacji łączonej, tak? Załóżmy. Czyli Czyli wysyłany jest operatorem narodowym z danego kraju, przesyłany samolotem do hubu, który znajduje się gdzieś na terenie Europy i stamtąd dalej paczka jest przesyłana. W większości wypadków przesyłana jest pocztą polską, tak, jako tutaj narodowy operator z narodowym operatorem w ramach tej współpracy i śledzenia tej przesyłki. No, ale w niektórych wypadkach jest to też tak realizowane, że ona dochodzi i potem wkracza INPOS, który naprawdę na tym rynku, i e komercie chce wyciąć większy tort tego, tego rynku w kwestii dostaw tych przesyłek, tak, więc jeżeli też wejdziemy sobie na platformę temu, czy na platformę Aliexpress, to zobaczymy, że możemy zrealizować te wysyłki za pomocą, za pomocą firmy, grupy Inpost, tak, czyli za pomocą sieci paczkomatów znajdującą się w Polsce. To jest jakby jeden z istotnych elementów. Jeżeli spojrzelibyśmy i na jeszcze jeden przykład firmy, która sprzedaje, czyli spojrzelibyśmy sobie na firmę Amazon.pl, która cztery lata temu pojawiła się całkowicie na polskim rynku, mając polski polski sklep internetowy, tak, czyli amazon.pl nie przekierowywał na stronę niemiecką, tylko już całkowicie spolszczony. No to tak naprawdę, drodzy Państwo, wykupując za 49 zł, to są też koszty, tak? Bo my jako użytkownicy patrzymy po tej stronie wygody tej dostawy, ale też po stronie przedsiębiorcy musimy spojrzeć na te obciążenia, które będą wynikały z tej dostawy, bo to, że możemy mieć coś za darmo dostarczone, no to tak naprawdę i tak i tak ten koszt jest po stronie przedsiębiorcy, który musi ją ponieść, jeżeli on wykorzystuje. Daną sieć, daną sieć do, ten marketplace Amazon, Allegro, AliExpress czy temu jako miejsce sprzedaży, i załóżmy, wliczona dostawa jest darmo to i tak naprawdę i tak ten, ten przedsiębiorca musi zapłacić za dostawę tej przesyłki. Ale tam oczywiście już są wewnętrzne ustalenia między firmą a danym sprzedawcą, ale tutaj no, problemem też nie może być oczywiście te koszty sprzedaży, znaczy, ta cena sprzedaży produktu w internecie jest bardzo niska, koszty dostawy też mm, przez lata one się nie zmniejszyły, one też niestety rosną wskutek różnych zawirowań na rynkach światowych, które się pojawiają, <laughs> no ale wciąż szukamy tej najniższej ceny i tutaj też trzeba to wypośrodkować. Dlaczego mówię cały czas o Impost o grupie InPost? Ponieważ jeżeli spojrzelibyśmy na Amazon, to w, m, mając właśnie wykupioną <laughs> Tak jak na Allegro, usługę Smart, no w Amazonie mam usługę Prime, my kupując produkt niezależnie jaka to będzie kwota, czy to będzie produkt po 5 zł, po 100 zł, czy po 2 czy 3 tysiące złotych, tak naprawdę ten produkt będzie do nas dostarczony i on będzie dostarczony bez opłat, tak czyli jakby w ramach tego naszego abonamentu, który mamy zapłacony, ten produkt jest dostarczany. I to, co nie jako użytkownika jednego z tego portalu i też jako osoby, która no, siedzi na rynku e-commerce, badam ten rynek, jestem jakby też biznesowo, częściowo z nim związany, to tak naprawdę to, co tutaj mogę zauważyć, to pewną zależność grupy Inpo z Amazonem i niestety priorytetyzowania dostawy. Tutaj też są pewne problemy, które z tego wynikają i mm, według mnie niedostatecznie dobrych Dobrych relacji, które będą wynikały na rynku z innymi operatorami, którzy się pojawiają. Oczywiście, to czy dostawa między firmą prywatną a drugą firmą prywatną, przez którą jest realizowana, jest w ogóle realizowana, oczywiście zależy od tych wewnętrznych ustaleń i tych kontraktów, które są realizowane. No dobra, ale jeżeli mamy ten Amazon i wysyłka jest realizowana, to część przesyłek, a tak naprawdę prawie 75% z którymi się spotkałem, jest, była priorytetyzowana, czyli te paczki były w sortowni z rana i tak naprawdę koło godziny 9 rano już były w paczkomacie, a niektóre inne przesyłki kupowane w tym samym czasie potrafiły dojechać dopiero wieczorem. Tak więc tutaj też patrzymy sobie na ten element. I teraz, dlaczego jeszcze chciałbym się skupić na tej branży? i komersowej i o tym powiedzieć, bo tak naprawdę jakby zamykając już częściowo temat impostu i tych naszych dostaw, bo tutaj ten element, dlaczego logistyka jest istotna, no bo chcemy jako użytkownicy zakupić produkt, dostać go jak najszybciej i dlaczego przewoźnicy są bardzo istotni, żeby zrealizować ten produkt, ale żeby ten produkt został szybko dostarczony, to ta sieć, też musi być dobrze rozwinięta tak naprawdę i duzi gracze na tym rynku są w stanie sprostać temu, temu zapotrzebowaniu, ale mamy też małe firmy logistyczne, które często na rowerach, samochodami wewnątrz dużych aglomeracji również dostarczają różne przesyłki, tak. Mamy jeszcze firmę Inpost, która tak naprawdę szuka możliwości rozwoju na rynku i tak naprawdę chce się na tym rynku dość mocno rozwijać, a ten rozwój na rynku dotyczy otwarcia innych paczkomatów i próby rozwoju na rynek zagraniczny, bo Inpost nie tylko, posiada, nie tylko posiada swoje paczkomaty na rynku polskim, ale oczywiście sama grupa Inpost ma 32 miliony paczkomaty, z czego 21 milionów zlokalizowanych jest w Polsce, a 28 tysięcy punktów odbioru, w tym 3 tysiące w Polsce, tak, a za granicą mamy paczkomaty w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu czy Holandii, czyli sama nasza rodzima firma, grupa Inpost, rozwija się też i ten sposób dostarczenia paczki poprzez paczkomaty wkracza na nowe, na nowe rynki i ten rynek oczywiście no, będzie obsługiwany poprzez rynek e-commerce tak? i tego naszego nastawienia i wygody zakupu, zakupu przez internet. Konkludując tą moją wypowiedź i ten mój krótki wywód dotyczący no tej logistyki, tej branży TSL w e-commerce, i dlaczego ona nie mogłaby bez niej istnieć, no bo nie dostawalibyśmy tych produktów bezpośrednio do naszych rąk, to takim istotnym elementem, o którym chciałbym wspomnieć, to to, że oczywiście ta branża wciąż rośnie i ta branża będzie rosła od samego początku do końca, no bo zmienia się to nasze nastawienie: coraz szybciej wszyscy mamy coraz mniej czasu, mamy dużo obowiązków albo chcemy po prostu odpocząć. A nie chcemy też się pchać w miejscach, gdzie tych ludzi pojawia się bardzo dużo. I jest jeszcze dodatkowy trend, który będzie mówił o tym, że my będziemy rośli, albo że rośnie rynek e-commerce i coraz bardziej będzie potrzebował tych rozwiązań logistycznych, spedycyjnych i transportowych swoich, w swoim zapotrzebowaniu. Jest to też ta moda fast fashion. Tak? No niestety, ja osobiście nie jestem fanem, ale moda fast fashion, czyli no, tak naprawdę. Szybkie zakupy wszystkiego, co jest, przecena goni przecenę. My wchodzimy, kupujemy, niekoniecznie to potrzebujemy. Oczywiście to też jest nasze własne sumienie i to my tego nie zmienimy, ale branża będzie próbowała za tym, za tym, za tym nadążyć i myślę, że też ten element fast fashion jest raczej głównym elementem, który. który będzie tym, tym elementem rozwijającym się na naszym, na naszym rodzimym rynku, jeżeli chodzi o logistykę, czyli tą branżę TSL w branży, w branży e-commerce. Nie mamy tutaj żadnej kluczowej branży, czy to jest branża RTV, czy nie. Polacy po COVID-zie tak naprawdę zmienili sposób zakupów w internecie, stworzyli nowe umiejętności cyfrowe, ale stworzyli też i polubili też wygodę zakupów przez internet. No, przez komórkę, w trakcie krzątaniny domowej wchodzimy do danego ulubionego sklepu, robimy zakupy. W większości wypadków na Allegro też kupujemy poprzez proszki do prania ciuchy czy rzeczy i urządzenia RTV AGD, które tam się pojawiają. Rozwój e-commerce jest dzięki rozwoju branży, branży transportu, spedycji, logistyki. Transport, spedycja, logistyka w tym ujęciu małego klienta i małych przesyłek, która jest, też szybko to, bardzo szybko potrafi odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, rozwijając się, umiejętnie realizując sieć dostaw i umiejętnie poszerzając swoją Swoją sieć, właśnie czy punktów odbioru, czy, 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 czy samego dostarczenia tej, tej przesyłki. O tym można by było mówić wiele, ja chciałem się skupić na takich głównych elementach. I jako zwolennik i osoba, która uwielbia e-commerce mogę powiedzieć, że gdyby nie każda branża gospodarki oraz naszego rynku, to tak naprawdę myślę, że żadna branża nie, by nie była w stanie odpowiednio przetrwać, ale tutaj ten element spedycji logistyki i transportu jest bardzo istotny. Serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia.